Początek księgi proroka Aggeusza. W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozłego, syna Josadaka. Tak mówi pan zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? Teraz więc tak mówi Pan zastępów. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy. Przyjmujecie pokarm, lecz nie ma go dosytości. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje, aby zarobić, pracuje odkładając do dziurawego mieszka. Tak mówi Pan zastępów. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno. A budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci. Mówi pan. Rozważcie tylko, jak się wam wiedzie. Wyglądaliście wiele, a oto macie mało, a kiedy i to niewiele znieśliście do domu. Ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje? Wyrocznia pana zastępów. Z powodu mego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom. Dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę, a ziemia nie dała swego urodzaju. Ja sprowadziłem bowiem suszę na ziemię i na góry, na pszenicę, na winne krzewy i oliwki, na wszystko cokolwiek może wydać rola, na ludzi i na bydło i na wszelką pracę rąk. Zorobabel, syn Szaltiela i arcykapłan Jozue, syn Josadaka. A także cała reszta ludu, usłyszeli wówczas głos pana boga swego i słowa proroka Aggeusza, jako że wysłał go ich Pan Bóg. I lud przejął się lękiem przed Panem. Aggeusz zaś, wysłannik Pański, pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z Wami, wyrocznia Pana. Pobudził więc pan ducha Zorobabela, syna Szaaltiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozłego, syna Josadaka, a także ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, pana zastępów, dnia 24, 6 miesiąca, w drugim roku rządów króla Dariusza. Dnia 21, 7 miesiąca. Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza. Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Zorobabelu, wyrocznia Pana, nabierz ducha arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana, do pracy, bo ja jestem z Wami, wyrocznia Pana zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z Wami, gdyście wyszli z Egiptu, Duch Mój stale przebywa pośród Was. Nie lękajcie się. Bo tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz, a jest to jedna chwila a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd, poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom mówi Pan zastępów. Do mnie należy srebro, i do mnie złoto wyrocznia Pana zastępów. Przyszła chwała tego domu. Będzie większa od dawnej, mówi pan zastępów. Na tym to miejscu ja udzielę pokoju wyrocznia pana zastępów.